Zamówiłem oleje i filtry. Rzadko się zdarza, żeby samochód się nie mieścił do garażu. Auto jest trochę za wysokie, ja nie wjeżdżam mi do garażu, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Można tylko porównać, że ten jest też bardzo świeży, ten jest węglowy. Filtry wszystkie mamy od góry, ale żeby wymienić olej, trzeba się wczołgać pod auto. Wymienię olej, a czy spuszczę olej? Klucz mam, klucz mam, dobra. Kurwa, to tu tak do p***li. Do tego samochodu wchodzi ponad 9 litrów. Mam nadzieję, że moja wanna wystarczy. Potwierdza się to, że silnik był niedawno wymieniony. Widać wszystko, że jest świeże, filtry. Nawet widać po oleju, że jest świeżutki bardzo. Szukam opiłków metalowych, ale nic nie widzę, więc... chyba powinno być dobrze. Czekam, aż olej wycieknie cały do miski, ale pomyślę jeszcze, co zrobić z tylnym zawieszeniem. Nowe opony pięknie leżą, ale przy kontenerze, jeśli go załaduję, to strasznie prawdopodobnie siądzie, więc zamontuję poduchy, tak jak u mnie w lawecie. Dużo ludzi o to pyta przy kontenerze, więc moim zdaniem będzie to dobry atut do sprzedania. Nowe poduszki. Nie są drogie, z 1500, może trochę więcej, więcej po prostu zamontuję.